Wypadek wydarzył się po godzinie 14 w pokładzie 510 około 720 metrów pod ziemią, gdzie pracowało 9 górników. Trzech nie przeżyło silnego wstrząsu, pozostałych 6 trafiło do szpitali w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach, a także do placówek w Katowicach, Bogucicach, Katowicach, Murckach i Sosnowcu. Okoliczności wypadku wyjaśnia Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach. Jeśli pozwolą na to warunki, w rejonie dotkniętym wstrząsem ma być przeprowadzona wizja lokalna w celu ocenienia rozmiaru zniszczeń i ustalenia dokładnych przyczyn wypadku. Póki co eksperci ocenili, że poniedziałkowy wstrząs w kopalni Murcki Staszic nie wynikał z bieżącej eksploatacji. Rodzinom zmarłych górników zapewniono pomoc psychologiczną, a premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję, że wdowy i dzieci po górnikach, którzy zginęli w kopalni, dostaną renty specjalne.